otwarciu pierwszego w Przasnyszu i w Polsce, myślę, pleneru poświęconego batikowi. Gościmy dzisiaj artystów z całego kraju, a również z zagranicy, panią dr Marię Frańską-Frein, która jest głównym gościem i poprowadzi dzisiaj również wykład poświęcony batikowi. Plener, który dzisiaj otwieramy, wpisuje się w obchody Roku Kotkowskiego, który został ogłoszony w województwie mazowieckim przez marszałka Adama Struzika. Jest to... ...absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Projektowania Kamycie Leszku. Z magazynem sztuk plastikowych. Na latach zajmuje się malarstwem kolejnym oraz akwarelowym. Od 3 lat tworzy pracę w technice batiku w pracowni magazynu sztuk. Wykonuje batiki dalej. Batik kojarzy się z woskiem, z wykonywaniem tutaj u nas w Polsce pisanek woskowych, prawda? To jest taka technika batikowa. Na skorupce. W Indonezji wosk też jest stosowany do pokrywania tkaniny i artyści pracujący w Europie też na ogół używają wosk jako tą masę ochronną, która tworzy na powierzchni tkaniny rodzaj bariery, która nie dopuszcza barwnika podczas barwienia. I w Europie jest to stosunkowo nowa technika. Natomiast w innych krajach świata, w innych częściach świata, to jest technika, która ma bardzo, bardzo stare tradycje. Europejczycy nauczyli się tej techniki stosunkowo niedawno. I dlatego ta technika jeszcze się przebija w Europie, jeszcze szuka uznania. Bo tak jak oczywiście wiemy wszyscy, że jeśli ktoś namaluje obraz, to jest to dziedzina sztuki. Jeśli ktoś wykona obraz techniką batiku, to czasami jest pytanie tutaj krytyków naszych artystycznych, czy to rzeczywiście jest sztuka, nawet jeśli to jest bardzo ciekawe lub znakomite. Także jest to pewien problem jeszcze. Ale jeśli chodzi o batik, wspomniałam, że na ogół tą substancją, która tworzy bariery, którą można nakładać ręcznie rysując lub można stemplować, jest wosk. Ale nie zawsze tak jest, ponieważ czasami odpowiednikiem tego wosku może być na przykład glinka, tak jest w Indiach, utwardzana z żywicą. W Iranie odkryliśmy ostatnio smołę ze względu na kryzys i brak wosku. To artyści posługują się smołą do pokrywania miejsc, które mają być niezabarwione. To jest zdumiewające. Ale również w Afryce na przykład jest to mączka z kasawy, może być mączka sojowa, tak jak w Chinach. Także tych możliwości jest właściwie bardzo wiele. I można te różne substancje można nakładać albo niż ten najstarszy znany batik. I to jest batik koptyjski. Już widzimy tutaj Archanioła, Matkę Boską i tak dalej. A więc to było środkowe. Za chwilę Państwo zobaczą naszą wystawę i zobaczą, co robi. Został wykonany w czasach jeszcze 80. za komunizmu. Było bardzo trudno sprowadzić narzędzia z zagranicy, więc to jest taki domowy pisak. I on jest wykonany tutaj, ta czarka to jest z jakiejś łyżeczki do cukru, powiedzieli mi. Do tego jest dolutowana końcówka od długopisa. Z drugiej strony to mamy, nie wiem, fragment lichtarza czy świecznika. W latach 20. Najbardziej znani projektanci mody francuskiej, tak jak Paul Poiret, stosowali batik do wykonywania strojów. Iż w Krakowie w roku 1913 roku powstała pracownia batików przy stowarzyszeniu znanym Warsztaty Krakowskie. I również miał ogromny wpływ na tkaniny, które są noszone w Afryce, ale jego materiałem twórczym są właśnie te tkaniny drukowane dla Afryki, to drukowane na ogół w Europie, w Holandii. On bez żadnych zmian, bez żadnej adaptacji do tradycji jawajskiej. Te wszystkie koszule, które on nosi, a ja policzyłam, że on ma ich ponad 30, to jest jedwabny batik najwyższej jakości, wykonywany specjalnie dla niego w Indonezji.
wysyła zamówienie do w latach 70. grupa kobiet, które mieszkają na środkowej pustyni, właśnie w takim krajobrazie, w takim otoczeniu, również nawiązała kontakt z artystami jawajskimi wykonującymi batik i zaczęli stosować tą technikę do przedstawiania mitów aborygeńskich. I z pracy to jest bezpośrednia współpraca artyści indonezyjscy, gdzie bezpośrednio widzimy tutaj wpływy jawajskie i aborygeńskie. To są jakieś takie jaszczurki i trawa, którą czasami spotkamy na pustyni australijskiej. A z drugiej strony są figurki z teatru cieni jawajskie w Europie. To jest Noel Dyrenforth, artysta brytyjski. I tutaj w jego przypadku jest to batik, ale również łączony. Wykonane zostało około 10 lat temu. To drugie spektrum, batik realistyczny, szalenie realistyczny, wykonany przez jednego artysty Jacques Coyen. On jest Belgiem. Zapraszasz? Tak. Nagrywasz. Nie znam takiego, nie usłyszałam oficjalnej informacji jeszcze. Ja słyszałam.